Witajcie w kolejnym odcinku Moto Historii. Mamy dla Was dzisiaj prawdziwy rarytas. Firma, o której opowiemy, może jest Wam znana, ale jej losy niekoniecznie. Topowe auto, które pojawi się pod koniec odcinka, na pniu kupili tacy ludzie jak Tom Cruise, Jack Nicholson, Bill Gates. Kupił go także Gordon Murray, ten od McLarena F1. I kupił go także George Lucas. A to wszystko... Teraz na Insta. Co ja to mówiłem? George Lucas. Aha, więc George Lucas... Przepraszam na chwilę. Mogę pożyczyć na chwilę, hipster? Dzięki. Skorzystam z okazji i zrobię zdjęcie znaczka firmy, o której dzisiaj opowiem. Firmy, która szturmem podbiła amerykański rynek i jest jednym z większych eksporterów ziaren soi z USA do swojego ojczystego kraju. Poczekajmy, aż dojrzeje to zdjęcie. Zacznijmy kolejny odcinek Motohistorii. Większość producentów samochodów ma swoje miejsce w szeregu. Aston Martin, Ferrari, Lamborghini głównie produkują ekskluzywne auta sportowe. Bugatti, Pagani to jest ten stopień wyżej, a Mercedes, Audi, Jaguar i tak dalej obsługują klasę premium. Firma, o której Wam dzisiaj opowiem, również produkuje samochody, ale jest też największym producentem silników na świecie. Rocznie kilka ich fabryk produkuje około 14 milionów różnych wariantów tego wynalazku. Ale o co chodzi z tą soją i co jest na naszym Polaroidzie? Posłuchajcie. Soichiro był bardzo zdolnym mechanikiem z ambicjami na inżyniera. Zatrudnił się w warsztacie Art Shukai, gdzie bardzo mocno go ceniono, szczególnie za pracę nad silnikami. Kiedyś nawet trafił w jego ręce Ford. Dłubał przy jego jednostce tak długo, że wyciągnął z niego na tyle mocy, by użyć go do wyścigu w 1936 roku. Pobił nią średni rekord prędkości 160 km na godzinę. Zdecydował jednak pracować na własny rachunek. Zaczął produkować pierścienie tłokowe, ale marnej jakości. Po wizycie na studiach i kilku modyfikacjach w produkcji szło mu coraz lepiej, aż do wybuchu II wojny światowej. Robota już, dla wojska oczywiście, szła wtedy pełną parą, ale amerykańskie bomby skutecznie zatrzymały produkcję z kraju kwitnącej wiśni. I nie mówię tutaj o dwuatomówkach, o nie. USA dokonała dużo, dużo większych zniszczeń nalotami dywanowymi. Fabryki Soichiro nie nadawały się już do pracy. Sprzedał, co zostało pod gruzami i zajął się produkcją motorowerów. Najpierw na kupionych silnikach, ale wkrótce wykonywał już własne jednostki. Pierwszy model nazwano typ A, ale bardziej popularna nazwa i potoczna nazywała się Bata Bata od dźwięku, który wydawał. Bata 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 Bata. To był rok 1949 i wydarzyły się w nim dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, firma Soichiro weszła na giełdę, a po drugie, on sam zatrudnił bardzo ważne osoby. Dwie bardzo ważne osoby. Kihashiro Kawashima, Takeo Fujisawa. Ich nieoceniona wiedza rozwinęła firmę do potężnych rozmiarów i oni wszyscy razem odeszli na emeryturę w 1973 roku. Soichiro miał wielki talent, ale też sporo szczęścia. Wiedział, jak wielkim rynkiem zbytu jest i było USA. Wiedział też, że szaleją tam firmy z granitową pozycją na rynku i wprowadzenie kolejnego modelu, nieznanej marki i nieznanego modelu de facto, będzie absolutnym fiaskiem. Zaczął więc od małych kroczków, sprzedając motorowery i motocykle. Trzeba Wam wiedzieć, że w tamtych czasach Jankesom z klasy średniej wydawało się, że na jednośladach jeżdżą tylko i wyłącznie ludzie o imieniu Butch, którzy mają brudne paznokcie, długie włosy i którzy nadużywają alkoholu i co gorsza, marihuany. Trzeba było jakoś ocieplić wizerunek i zrobili to w taki sposób. Po pierwsze, założyli w 1959 roku w Los Angeles własną firmę i przez następne 3 lata sprzedawali motorowery i motocykle z umiarkowanym skutkiem. Do 1963 roku. Wtedy wprowadzono bardzo sprytną kampanię reklamową, która mówiła: na naszych motocyklach spotykasz najmilszych ludzi. Która okazała się wielkim sukcesem. Starała się ocieplić wizerunek jednośladów i przekonać oczywiście ludzi do tych japońskich. Kombinacja niskich kosztów eksploatacji i niezawodności to było właśnie to, czego Soichiro potrzebował.
W tym roku sprzedano więcej motocykli niż wszystkie inne firmy w USA produkujące motocykle razem wzięte. Łącznie 100 tysięcy sztuk. Gdy marka zyskała już sporą popularność, nadszedł czas na drugą część planu. Soichiro zauważył wysyp bardzo małych aut w Europie, takich jak Mini albo Fiat 500. Małe, kompaktowe, tanie i dostępne dla mas. Pierwsze auta, które zaczął sprzedawać w Stanach, N600 i Z600, nie zyskały specjalnej popularności. Ale kryzys paliwowy, który nastąpił w latach 70., komu jak komu, ale Soichiro, wybitnie się przydał. Już jego następny model o nazwie na C okazał się hitem. Głównie dlatego, że rodzime propozycje takie jak AMC Gremlin albo Ford Pinto były tragicznie brzydkie, zawodne i mało ekonomiczne. Konkurencja była w lesie. W latach 80. nastąpił największy przełom. Z upływem czasu, kiedy auta stawały się coraz bardziej skomplikowane, wielu ludzi wierzyło, że jeżeli taki wynalazek składa się z 243 tysięcy części, to wcześniej czy później któraś z nich musi się zepsuć. Raczej wcześniej niż później. Mało tego, wielka trójka, czyli Ford, Chrysler i General Motors, na krytykę niezawodności odpowiadała mniej więcej tak. To nie nasza wina, to robotnicy są leniwi i robią wszystko źle. Soichiro zbudował więc własną fabrykę samochodów i zatrudnił masę robotników z Ameryki. Co się okazało? Nagle można było budować auta niezawodne. Sprzedaż rosła szybciej niż bambus po deszczu. Sprzedaż szła tak dobrze, że z Japonii napływały całe statki części i podzespołów i to stworzyło spory problem, ponieważ kontenery wracały puste. To z kolei generowało spore koszty. W 1986 roku wpadli na sprytny pomysł. Żeby je zapełnić, zaczęli od farmerów kupować ziarna soi i transportować je do ojczyzny. I robią tak do dziś. W 2012 roku eksportowali 1 000 000 buszli ziaren soi. Nie wiem, ile to 1 000 000 buszli, ale to musi być więcej niż 1 000 000 000. Zaawansowanie techniczne produktów tej firmy jest niemal owiane legendą. To właśnie ich niezawodność sprawiła, że jak wspomniałem na początku, produkują 14 milionów silników rocznie. Silników, które na pokrywach noszą dumnie nazwisko założyciela firmy. Honda. Honda już wiele razy sprawdziła się w sporcie motorowym, ale w 1989 roku mogli być z siebie szczególnie zadowoleni. Mieli mieć w ręku za rok 5 tytułów mistrza konstruktorów w F1, dając silniki do teamu McLaren, a ich genialny kierowca miał zdobyć kolejny tytuł mistrza świata. Dostali też zielone światło na pewien bardzo śmiały projekt. Projekt, który miał uderzyć w samego króla w miękkich kapciach. Ferrari. Chcieli wyprodukować piękny i lekki samochód, bardziej zaawansowany technicznie, tańszy i bardziej niezawodny niż Ferrari. To ostatnie akurat nie było specjalnie trudne. W 1989 roku model był gotowy, z nadwoziem w całości z aluminium i bardzo zaawansowanym silnikiem 3.0 V6. Był produktem luksusowego ramienia Hondy o nazwie Acura. Pokazano go na motoshow w Chicago i publika była zachwycona. Polubiła też nazwę. New Supercar Experimental, w skrócie NSX. Wystarczyło tylko poprosić swojego genialnego kierowcę o przejażdżkę, błogosławieństwo i sayonara. Niestety był nim nie byle kto. Uznawany za największego kierowcę F1 i może wszechczasów, trzykrotny mistrz świata, perfekcjonista, filantrop i szaleniec. Tragicznie zmarły w wypadku na torze Imola Ayrton Senna. Ten po pierwszych testach był niezadowolony i zazwyczaj bladawy kolor skóry inżynierów teraz stał się zielony. Mieli spory problem, ponieważ auta dla dziennikarzy i testy z dziennikarzami były zaplanowane na lato, a był luty. Senna zaangażował się w projekt i najpierw testował auto na torze w Japonii, na Suzuce, a później na torze Nürburgring. Według jego ustaleń zmieniono zawieszenie, usztywniono nadwozie o 50% i zmieniono układ kierowniczy. Gotowe auto było jednym z najlepiej prowadzących się aut na świecie. Ha 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 ha!
W efekcie dostaliśmy super samochód, który bajecznie łatwo się prowadził, a świetny wygląd i niższa niż u konkurencji cena wróżyła spory sukces. Mało tego, jeździł nim sam Mr. Wolf z Pulp Fiction. Jeżeli oglądasz ten odcinek i masz w swoim garażu nowe, niezawodne Ferrari, to jest spora szansa, że podziękowania za to należą się właśnie NSX. Pomimo faktu, że jeździło nim tylu celebrytów i też Jaś Fasola i faktu, że w końcu Honda też zrobiła hardkorową wersję Type R, NSX okazał się katastrofalnym fiaskiem. Do 2005 roku sprzedano zaledwie 18 tysięcy sztuk. Niestety nikt nie chciał Hondy czy Acury, które kosztowały 60 tysięcy dolarów. Hondami zazwyczaj jeżdżą starsze osoby, szczególnie jeżeli są to takie modele jak Insight, albo Jazz, albo Accord, albo CR-V. I marka stara się o klientelę, która nie ma jeszcze karnetu do sanatorium. I takimi modelami jak Integra, albo S2000, albo Civic VTI robiła to genialnie. Wszystko za sprawą systemu, który się nazywa VTEC. VTEC oznacza mniej więcej tyle, co zmienny czas i wznios zaworów sterowany elektronicznie, jeżeli Was to interesuje. Zasada działania jest bardzo fascynująca i właśnie dlatego kierujemy Was do linku w opisie, który da Wam szczegółowe wyjaśnienie. Dla reszty działa to tak. Na przykład w tej Hondzie S2000 mamy silnik o kontrolowanej schizofrenii. Poniżej 6000 obrotów mamy 100-parokonnego leniwca, a powyżej 6000 obrotów 240-konnego szerszenia w kimono. Czas na praktykę. Bardziej dynamiczna jazda w normalnym aucie wygląda mniej więcej tak. Jedziemy na słuch i zmieniamy bieg. Tylko że takim sposobem w ogóle nie czujemy 240 koni, które są dostępne. Trzeba pozwolić jej odkryć ukrytą tożsamość, a robimy to kodeksem hondziorza. Deptać pedał gazu, dopóki nie odpadnie. Spróbujmy. Musimy jej pozwolić dojechać aż do 9000 obrotów, żeby wtedy włączył się system VTEC i żebyśmy poczuli całość. A robimy to tak. Oś ty bestia, oś ty bestio! I wtedy dopiero czujemy pełną moc. Trzeba pamiętać, że to jest system VTEC, a system VTEC został wyprodukowany w ilości ponad 15 milionów egzemplarzy i ani jeden się jeszcze nie zepsuł. Był taki czas, kiedy zastanawiałem się, czy Honda idzie w... Mogę zaproponować specjalność zakładu. O, co mam dzisiaj? Pomarańczowy zew motoryzacji. Bardzo dziękuję. Co ja to mówiłem? Aha, był taki czas, kiedy zastanawiałem się, czy Honda idzie w dobrym kierunku. Accord prosi się już o nowe wcielenie, a CRZ to nie to samo co CRX. Natomiast widziałem już nowego NSX-a i zapowiada się fantastycznie, a tego Civica wziąłem niedawno na tor i okazał się szybszy niż BMW M4. Ja wiem, że większość hondziarzy utopiłaby go w sosie sojowym za samą obecność turbiny, ale może Honda i jej magia wraca w wielkim stylu? Zobaczymy. To 30 minut stąd. Będę tam za 10. Do zobaczenia w następnym odcinku Motohistorii. Moja Honda szybsza niż wygląda. Siadaj mała, opróżnimy moje jądra. Kiedy siadasz na miejscu pasażera, to odrzędzą ci się cycki od subwoofera. Moja Honda szybsza niż wygląda. To co lubi każda napalona gąska. Walę prosto z mostu zanim wejdziesz. Ej, dorzuć się na bachę, baby. Tam nasz pierwszy raz zobaczyłem ją na giełdzie. Znajomy handlarz mówił, wiesz, lepszy.